Dziś rozpoczynamy Adwent. Wchodzimy w czas wyczekiwania, czas tęsknoty za Panem, czas wołania Maranata, przyjdź Panie Jezu. Maryja wraz z wielkimi prorokami adwentowymi, Izajaszem i Janem Chrzcicielem, uczy nas wytrwałego oczekiwania na Boga. Teraz, kiedy już w pierwszych dniach grudnia wyczekujemy narodzenia Pana, tak naprawdę tęsknimy za ciepłem codziennego szczęścia, rodzinnego szczęścia. Bo w tej dobrej atmosferze życia możemy doświadczyć, jak dobry jest Bóg, jak rodzi się w nas radość, prawdziwy pokój, ciepło. My, wchodząc w codzienną modlitwę, od początku Adwentu pamiętamy o postawie czujnego czuwania. Jezus dziś, w pierwszą niedzielę Adwentu, mówi nam: czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. Bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Pan mówi, byśmy czekali na Jego przyjście nie tylko kiedyś przy końcu świata, ale również teraz, myśląc o końcu naszego ziemskiego życia, kiedy spotkamy się osobiście, twarzą w twarz z Nim, z naszym Zbawicielem. A to, jak ufamy, będzie najpiękniejszy dzień dla nas. To będzie początek życia wiecznego, to będzie ukoronowanie naszego życia tu na ziemi, spełnienie naszego osobistego Adwentu. Patrzymy na Maryję. Ona w prostocie swego serca, w wypowiadaniu swego fiat jest taka zwyczajna. Ona nie dyskutuje nieustannie, lecz podejmuje czyny miłości. Nawet gdy pyta anioła, jak to się stanie, że zostanę Matką Boga, to ukazuje swą ufność i prostotę wobec Bożych planów. Jest gotowa, jest wyczulona, czujna wobec tego, co Bóg, co Pan zaproponuje. My bierzemy w dłonie różaniec, by nasze serca wyciszyć, wprowadzić do naszych wnętrz prawdziwy pokój i rozpalić je adwentową tęsknotą za Bogiem. Maryjo, nasza Matko, czuwająca i tęskniąca za Bogiem, pokazuj nam Syna, podprowadzaj nas do spotkania z Nim i zasłuchania w Jego Ewangelię. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy.